Witajcie moi drodzy, Tawerna z tej strony, kolejny odcinek z kampanii Imperium w Imperiach Śmiertelnych. W ostatnim odcinku niestety doznaliśmy porażki w Zawastrze z rąk tutaj trzech armii wargów. Faktem są złożone głównie z maruderów, jakichś tam dodatkowych potworów, ale w takich ilościach, kurczę, to potrafimy jak zrobić swoje. Dobra, mamy tutaj jeszcze zamek von Rauken i Wolfenburg, który ma w sumie całkiem niezłą obronę, z tym, że przeciwko trzem armiom raczej i tak nie da rady. Są tutaj również, tu są trzy armie oczywiście, tu jest jeszcze jedna, uszkodzona, ale zawsze, prowadzona przez Ulfa Owensena. Mamy też armię prostaka renegata z Ua Azaga. No i jest tutaj też armia, pojawia się buntowników chaosu, z którymi też trzeba będzie zaraz tutaj zrobić porządek. W takim razie myślę, skoro mamy 9000 prawie naturę, wysokie mury sobie postawmy. Będziemy mieć ulepszone pociski wieży, czyli kule armatnie, dyscyplina plus 4 podczas obrony przed obrężeniem, to jest bardzo ważne. Szansa tam to jest mniej ważne, czas trwania bardziej plus 2 tury, to też jest dobrze. I na pewno tak, dostajemy moździerz, bo na razie nie mamy żadnego, a na pewno by się przydał. Dwóch rycerzy imperium, dwóch halabarników, szermierzy i dwóch muszkieterów. Dobra, bierzemy 4 tury, wątpię, żebyśmy zdążyli z tym do czasu przybycia tamtych gości. Szybko palić złota, to jak najszybciej trzeba to zrobić. Pole też, jasna sprawa, rozbudować, chociaż to może chwilę później. Sam nie wiem, czy mam tutaj Karla wysyłać, czy już go tam raczej wysłać gdzieś w kierunku Wolfenburga. Myślę, że go raczej do Wolfenburga wyślemy. A Kemperbat odbijemy tutaj za pomocą naszego arcykapłana Volkmara Ponurego. Fakt, że ma mało HP, nie wiem dlaczego, ale nie można go teraz kurczę zabić, prawda? On chyba nie dostaje już ran. Nie pamiętam z jakiego to powodu. Czy tutaj ma jakieś takie coś? Zaraz zobaczymy. Nie. Wieczna wojna, to nie to. Dzieło Boga, też nie. Kurczę, nie wiem. Różdżka władzy, tego nie mam, tego też nie mam. Nie wiem, jest na pewno jakaś umiejętność, albo ze względu tutaj na jakieś szczegóły. Wielki Togonista, to nie. Zguba ludzi, nie. Dzielny, nie. Inżynier, nie. Napastnik, nie. Egzekutor, nie. Srogi, nie. Łowca wampirów, nie. Śmierć zgromiona. O, czas leczenia ran minus 4, bo pokonaliśmy Vlada von Kersena, to bardzo dobrze. Nie wiem, czy można takie tytuły dostawać też innymi jednostkami. W sensie, na przykład, jakbyśmy teraz zaatakowali Vlada znowu Karlem, to czy Karl też by dostał taką opcję? Byłoby to na pewno bardzo fajne, ale coś powątpuję w to, że coś takiego będzie możliwe. Dobra, weźmy sobie w takim razie. Kurczę, żałuję, że nie mamy. Wiecie czego? Tych tutaj naszych rusznikarzy musielibyśmy postawić. Będę mógł wtedy sobie werbować po prostu tych strzelców. Ale to może nawet nie w tym, tylko jakiejś innej tej. Nie wiem sam. Dobra, na razie mniejsza o większość. Mamy tutaj pewnie. O właśnie, mamy pełno jednostek, które możemy sobie zwerbować, także zachowujemy miejsce dla 4, 5, 6, 7 jednostek, czyli potrzebujemy 13 zapełnić. Na pewno będę chciał jakąś tutaj gwardię Reiklandu, przynajmniej z 2 jednostki. Dobra. No i to na razie to wszystko. Poziomy też będą mieli jako takie. Mamy tutaj już jak to się nazywa? Szwarony chyba. Szewrony, o, szewron to się nazywa, dobrze. Okej, weźmy sobie w takim razie drugą naturę. Będziemy mieć minus 50% do odnawiania się modlitw bitewnych. To bardzo dobrze, bo wielkiego gieniuszy ile trwa? Ile jest tutaj regeneracji? Nie jest napisane nawet. Jest tylko czas trwania. Zasięg efektu 30 metrów. A jest, 67 sekund, czyli do 30 paru tam spadnie. To jest spoko. Dobra, no i co? Robimy z niego chyba tego wojownika, prawda? Bo całkiem nieźle mu idzie ogólnie w tym temacie. Chociaż z drugiej strony też tutaj to można by rozwinąć. I może to byśmy zaczęli od tego właśnie. Weźmy sobie w takim razie do artylerii, bo mają naprawdę mało amunicji. A reszta jakoś będzie szła. Dobra. Tutaj Karl ma pełną obsadę oddziałów. Kurde, jak mi dzisiaj ciężko mówić. Ale myślę, że usuniemy sobie jeden oddział po prostu włóczników, damy na to. Albo nie, nawet tych rajtarów usuniemy, a damy za to tego kapłana bitewnego. On się na pewno przyda. Okej, no i co? No i myślę, że tura, nie? Przyspieszmy sobie.
Zobaczmy w ogóle, jak to imperium wygląda. Całkiem ładnie, prawda? Ale swoją drogą dobrze było zobaczyć, jak to wygląda tutaj w na południu. Gdzieś okolice Grenstadt. No i tego Migdal von... coś tam barak. No, zamek von Rauken, to tutaj w ogóle nie mamy szans. Chociaż niby nie jest tak źle, prawda? No ale i tak nie mamy szans, dobra. Bez różnicy. Von Hertwig w ogóle zabił 200 iluś tam. Teraz wargowie powinni go najechać. Mam nadzieję, że tak zrobią. Mam nadzieję, że zdążymy dojechać Karlem do Wolfenburga, zanim tutaj jakiekolwiek armie się nam zgrupują pod zamkiem i go oblężą. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, wargowie na razie tutaj nic nie robią. To dobrze. No, jeszcze wurba jest atakowana, świetnie. Grubo. Dobra, czy w Waldorfie chcemy to, czy gdzieś tutaj indziej właśnie dać te opcje z rusznikarzem? To na pewno będzie i tak usunięte. Tego na razie nie ma co. Chciałem konklawy, prawda, czarodziejów, ale na razie nas nie stać tak, bo 10 tysięcy to kosztuje. Akademia ewentualnie. No, ale to do zrobienia później. Podstawą jest teraz tutaj ogarnięcie tego całego Volkmara. Pyk, może z dwie jednostki kuszników przynajmniej. No i dobra. Czy ja tutaj mogę wielkie miecze rekrutować? Chyba nie. Cię sam nie, czekajcie. Dajemy sobie te jednostki. O kurde. Gruby hajsy się za to płaci. Ale okej, ile mamy? 3, 6 jednostek do walki w zwarciu. Jedną, dwie, trzy jednostki będą do walki na dystans. Będą na pewno 3 artylerie. 3 jednostki konne. No i w sumie może jakiegoś tam kapitana albo kogoś tutaj zwerbować. Sam do końca nie jestem pewien. Czy jakiś nasz tutaj gdzieś jest? 10 poziom w ogóle mają. Ja pierdziele. Ty, chyba normalnie wezmę tego kapłana bitewnego. Od razu na 10 poziomie to już jest coś. Dyscyplina plus 2 dla wszystkich jednostek, też spoko. Zobaczmy, co oni tutaj mają. Pancerz, obrona zwarciu. Prędkość plus 15, dyscyplina. O! James Scharfner, na pewno się przyda. Taktyk, wielmoża, percepcja. Nie, kapłana bitewnego stanowczo trzeba będzie wziąć. Okej, ile oni kosztują w ogóle? 460. To musiałbym tych dwóch usunąć, mógłbym wtedy sobie zrobić tego kapłana, ale dobra, to może poczekać. Także Talabaim też jest dobrze bronione, bardzo dobrze dalej będzie bronione, też będą mieli moździerze. Weźmy sobie dodatkowe futra. Tu wejdźmy w tryb marszu i do Wolfenburga jak najszybciej. Dobry trening będzie na jednostkę dla tych buntowników chaosu. Zamek von Rauken to mnie tam nie obchodzi. No i to wszystko. Nie wiem, czy nawet będę chciał te zawastry teraz odbijać jakoś na momencie. Myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Raczej skupię się na tej całej prowincji z Wolfenburga, czyli Wolfenburg, zamek von Rauken i Norden. Zaraz zobaczymy, co tam będzie się działo w Wurtbad. Wurtbad tak zaraz najgorzej nie jest, jeśli chodzi o garnizon, więc powinni dać sobie radę spokojnie. Nie jestem też do końca pewien, co mają w armii nieumarłych, ale myślę, że na pewno znajdziemy jakieś zombie, jakieś szkielety. Może trochę grobowej straży, jakiś potwór. Swoją drogą nawet nie wiem, od czego to zależy, jakie jednostki wchodzą w skład tej buntowniczej armii. Bo czasami są to naprawdę potężne jednostki, takie z wyższych poziomów, a czasami, tak jak widzieliście tam u góry, buntownicy chaosu mają samych tutaj maroderów. Bo przede wszystkim maroderów. Ilu zabili nasi? Zero. To jest gniew natury jakiś. Co to w ogóle ma być? Przybywa nieznajomy. Odmów tej postaci, odniesiono rany, świetnie, nawet nie zdążył dojść do tego. Ten dziad go zabił. No dobra. Czy w Wolfenburgu mogę kogoś rekrutować? Nie mogę nikogo rekrutować, dobrze. To mniejsza o to. 2000 złota, dobra, wydam bardzo chętnie. Niestety mury zostały nam
O, trzeba naprawić. Jezu, 5 tur? Trochę przesada mi się wydaje. Zobaczmy, ile w ogóle kosztuje ten port tutaj. Pewnie też srogi hajs, 8550. Dobra, a ty Marek, co ty tu masz? Możesz sobie jeszcze Arkę Hysz za 2000 coś postawić. A, chcieliśmy tego całego bohatera. Kapłan bitewny, no właśnie, kurde. No szlak by to trafił, wykupili go. To zostaje nam tylko ten Lucas Solander, ale ma pierwszy poziom. Nie jest to mój ulubiony rodzaj tej jednostki. Chociaż on całkiem nieźle się spisuje jako zabójca, więc może warto byłoby. Ale zresztą co on robi do armii? Aha, zwiększa przychody z łupów pobitewnych. No dobra, to 16, to będzie 17. I jeszcze 3 jednostki jakieś mogę dać. Sam nie wiem co. Fajnie by było właśnie muszkieterów zrobić. Ale fajnie by było też zrobić sobie jakieś dodatkowe, no nie wiem, moździerze albo coś takiego. No ale może te gwardii rejku. Dobra, na razie musi starczyć. Nic więcej tutaj nas nie możemy zrobić niestety. Zobaczmy, czy to Wurtbad, co? No, są jakieś tutaj szkielety, jakieś nietoperze. My tu mamy całkiem niezłą armię, także powinniśmy na spokojnie dać radę. Nie wiem, jak tutaj w Glenstadt. Chociaż w Glenstadt też jest mur, także dobra. Mam nadzieję, że jakoś się uda. Migdal Wongalbarak. Tutaj musimy za 3900 jak najszybciej postawić te mury. Bo widzę, że ład publiczny jest tam na minus 94. A nawet nie jest opodatkowany. Także lipa straszna. Przyspieszmy sobie to wszystko. Azagła. O, znowu uszkodzili mi mury w Wolfenburgu. Mógłby przestać, bo naprawdę tam jest trochę sytuacja taka nieciekawa. No co, do ile Skywenu w ogóle się to pojawiło? No i wargowie oblegają. Ja pierdzielę, 4 armie. 5 armii. Chociaż nie wiem, czy ona będzie brała udział tutaj w walce. Gotowy do działania, dobra. Mamy naszego czarodzieja. To wypadałoby go tutaj dać. Do niego. Zobaczmy, mamy 18 jednostek. A nie wiem, może jeszcze jednego bohatera? Co? Jak myślicie? Nie jest stream, więc niestety nie powiecie mi tego od razu, ale o, szlachcic z przychodu, nie. Szybkość, wytrwałość. Ten kapitan Imperium też nie jest jakiś najlepszy, więc... Dobra, tak jak mówiłem, w Migdal Wongalbarak trzeba jak najszybciej tutaj. 3 tury, na spokojnie damy radę, okej. Okay. Także jest dobrze. Ty masz 18 jednostek, myślę, że możemy sobie spokojnie zaatakować. No dobra, no to lecimy. No, nie mają w ogóle żadnych szans. Więc zaatakujmy w takim razie. Powiem wam szczerze, że nigdy nie byłem jakimś specjalnym zwolennikiem tej świetlistej Arki Hysz, ale skoro mamy możliwość tutaj zrekrutowania i posiadania jej farmi, to może. Na pewno jest dobra na jakieś wielkie potwory, jak olbrzymy, mamuty czy inne tam smoki, prawda? Nie wiem, jak to działa na tych bohaterów, czy na jednostki piechoty i tak dalej. Już pewnie trochę gorzej, ale zobaczymy. No, mam zamiar ją po prostu przetestować w boju. Pole bitwy to teren, na którym zgadza się bitwa. No co? Kurwa, nie powiesz. Co ty nie powiesz? Krawędzie pola bitwy ukazują się w postaci białych linii przy przybliżonym widoku kamery. Nie wiem, po co w ogóle to czytam, takie bzdury. Dobra, mają Filipa bracia i jakiegoś tutaj kapitana Imperium, z tego co widzę. Mają biczowników, mają 6 oddziałów włóczników z tarczami, 3 oddziały szermierzy, 3 oddziały kuszników i jakieś rajtarzy. Także luz. O, wiem, co bym chciał, bo chciałbym tych kirasierów, miotaczy granatów. To by była fajna jednostka. No dobra. No wygląda to tak, a nie inaczej. Nie wiem w sumie, gdzie mam...
ta świetlista arka chyż powinna sobie dać radę z tego tutaj miejsca strzelać. Więc niech stoi tak jak stoi. O, zobaczmy w ogóle. Strasznie mi się podobają te świece na tych koniach i w ogóle ten łapy ma świece. Tutaj jakiś sternik, nie mam pojęcia. Koleś w sandałach, który tutaj nie wiem. Czy oni chyba spelami tutaj rzucają, nie? Jakimiś czarami, a nie wiem w sumie czym. Dobra. Z ogłuszającym hukiem zostaje uwolniona salwa niszczącego, przebijającego zbroję ognia. No i spoko. Piorun światłości Solheima. Świetlista arka strzela precyzyjnymi promieniami energii na duże odległości, zadając celowi ogromne obrażenia, ale działa na niewielkim obszarze, przez co najlepiej nadaje się... Przez co nie najlepiej nadaje się... Nie, kurwa, mać. Przez co nie najlepiej się sprawdza przeciw grupom słabej piechoty. Magiczna aura. Ta jednostka roztacza wokół siebie jeden więcej rodzajów magicznej aury. Ciekawe co za aura. 1500 damage'a z strzału i ja nie mogę. Nie, zaraz zobaczymy. Siła skruszonego. To jest akurat odbiczowników, prawda? No nie wiem, co oni za aurę tutaj rozprzestrzeniają. Niska szybkość strzelać, to wiadomo. Pociski też wiadomo. Dobra. No, Hellstormy też sobie dadzą radę z tej pozycji. No i może, nie wiem, działa. Działa gdzieś tutaj. Ale to nie są za bardzo dla nich tutaj jakieś ten właśnie ułożenie terenu. Nie za bardzo dla nich. Dobra. Mamy 4 oddziały konnicy, to już powinno naprawdę dawać radę. Dwójeczka, to jest jedyneczka, prawda? Mamy Volkmara, który będzie stał gdzieś bliżej i jakiegoś łowcę czarownic, który też tutaj coś postrzela. Jak mu się uda oczywiście. No i dobra, no i co? Ten strzela, ci strzelają. Trochę się muszą przesunąć z tego co widzę. Ale dobrze, że myślą. No i dawać. O! Powiem wam, że 49, no, artyleria jak najbardziej się sprawdza z tego co widzę. Działa, znowu strzelają. Młot na czarownicę, 29 zabitych. Świetnie po prostu. No i dalej, strzelać. Świetlista arka znowu. Ej nie, dobra. Czegoś jakiegoś się naprawdę nie spodziewałem. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Okej, jedyneczkę trzeba jak najszybciej teraz rozciągnąć. Dać ich do przodu. Dwójeczka niech nie ucieka. A nasze jednostki konnicy niech się rzucają na te... na tyły wroga. Nie no, ludziska, czekajcie chwilę. Moment, uno momento. 300 jednostek zabitych przez samą artylerię, nie? Na początku bitwy. Dobra, szarżujemy na nich. Pyk. Tam doślimy też gdzieś tych. Szybciutko Volkmara i tego też do przodu. Wiadomo jest, że on się za bardzo nie nadaje do walki przeciwko jednostkom piechoty i tak dalej, i tak dalej. To jest fechmistrz. Ale mimo wszystko mi się wydaje, że da sobie tutaj radę. Na spokojnie. Dobra, Volkmar, gdzie ty jesteś? Jesteś w dobrym miejscu. No i sru z nieba jakimś gównem. Jak mi się to podoba, nie? Zaczyna się po prostu ich tutaj gwałcą. Ci rajtarzy nawet nie mogą sobie dać rady z naszą konnicą. Dobrze jest. Tutaj frontowa linia wygląda całkiem nieźle. Ale barnicy dają radę. Tutaj ci włócznicy mają... Tak? Włócznicy dokładnie. Mają trochę lepszą atak w zwarciu i obronę w zwarciu na pewno mają lepsze, ale my mamy przebicie pancerza, którego oni na szczęście nie mają, ale no cóż. Nie zawsze takie rzeczy są potrzebne, prawda? No i dobra. Myślę, że pora już tutaj zaprzestać ognia z dział. I po prostu zacząć wyżynać tych ludzi, którzy się tutaj jeszcze patoczą. Tutaj cała masa tych naszych ziomeczków, kurczę, po prostu biega i morduje. Dobra, halabarnicy na tych, wy na tych. I wyrżnąć po prostu jak najwięcej. Dobra. Albo czekajcie, w ogóle... A ta... Tutaj z Inflera są tutaj.
Gwardia Reiklandu kolejna. Tutaj niech pobiegnie. Jedna tutaj, jedna tutaj. Dobra, tutaj się wszystko zgadza. Ale myślę, że możemy się nimi tutaj zająć. Ile to jest jednostek? 61. No to do wybicia. O proszę. A, bo ona do niego strzela tutaj, dobra. Tak, on go goni i strzela? Tak, dokładnie. Strzela jest mała. Tylko musisz trafić. Dobra, trafił. Jaja jak berety. A, ja się napatrzyłem na to, jak zrobiłem. Dobra, nieważne. Jest zdecydowane zwycięstwo. Naprawdę artyleria świetnie się sprawdziła. Kurczę, nie mieli zbyt dużo czasu na strzelanie, a faktycznie, patrzcie, 185 od samego słońcotwórcy. No, wyrzutni rakiet Hellstorm. 113 nasza arka i działa młot na czarownicy 118. Konnica jak najbardziej też się sprawdziła w czyichś pościgach i tak dalej. Nawet nie zdążyłem ich tam tak naprawdę wykorzystać do szarżowania w plecy wrogów. Połyskujący proporzec plus 4 do dyscypliny. Możemy sobie dać tym ziomeczkom. A prędkość dla tych, dobra. I to wszystko. I Kemper Bat normalnie okupujemy. Bez spiny. I okej. Rozwijamy to. Volkmar może sobie teraz iść i... Ale niech jeszcze posiedzi chwilę. Te tury akurat może posiedzieć w mieście, żeby dawać większy ład publiczny. No i pojedziemy pomóc Wurtbat, nie? Jak my z nimi wyglądamy? Kurde, Karak... Nie, aha, to oni wobec wampirów, dobra, już kminie. A z wampirami jak? Chyba jest trochę lepiej, bo mamy na żółto buźkę. No, poprawa, jest okej. Czyli na razie, mam nadzieję, nie musimy się tutaj niczego obawiać. Zobaczmy lepiej, jak wyglądają jeszcze mury. O cholera. A nie, siła murów 90, liczba wyłomów 2. Dobra, no ale wyłomy no, w sumie trochę niefortunnie, no ale dobra. Będziemy się jakoś przeżyć. Co oni tutaj mają w ogóle? Mają pełno marderów, pełno troli. No trole na te wyłomy to będą po prostu masakra. Ile mamy halabardników? To są ważne rzeczy. Jest nasz czarodziej. Co on może zrobić? On chyba nic nie może zrobić za bardzo. Zobaczmy, co on tu w ogóle ma. Imperialny Pegas jest od 21, prawda? Tak, dokładnie. To na razie nas nie interesuje w takim razie. Wykradnie technologię. Może niech kradnie te technologie cały czas. Myślę, że to jest w sumie najlepsze, co może zrobić. Porażka. Co za łeb. Dobra. No w takim razie to weźmy sobie i to wszystko. Dobra, a halabardników? Halabardników nie mam żadnych. Mam dwa oddziały włóczników i... trzy oddziały halabardników i dwa oddziały włóczników. Dobra, nie powinno być tak źle. Wydajemy edykt, zarządzenie jakieś tutaj. W Aldorfie jest ład publiczny plus 5. Tutaj już rozwój nie jest nam potrzebny, więc weźmy sobie stawkę podatkową, podnieśmy. 5%, dobrze. Lepszy ryc niż nic, prawda? W Marienburgu jak to wygląda, no festach cały czas, no bo widzę, że mamy słabo z ładem publicznym mimo wszystko, nie wiem dlaczego tak naprawdę. Grungzint jest bezpieczne. Naprawiać nic nie chce, więc tura. No, trzeba trochę przyspieszyć. Maldwin Posner. Powiem wam, że w tym okowiru to dużo szybciej te tury lecą. To jest naprawdę dość duży świat. I trzeba trochę poczekać, zanim się skończy tura. Nie, mam wrażenie, że cały czas na to narzekam, no ale no, jest to dość irytujące. No, wykradli nam technologię. Ten zaraz będzie chciał zabić tego naszego maga znowu. Nie, może nim gdzieś ucieknę, nie mam pojęcia. O, wiem gdzie. Trzeba go do Volkmara jak najszybciej dać. O, już chciał, kurczę, tutaj nam coś zrobić. Jeden oddział uciekł, dobrze. Zawsze to jeden oddział mniej do walki. Dobra, no lecisz tutaj. A my, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Link do Facebooka, żebyście byli na bieżąco, macie w opisie filmu, także zapraszam do lajkowania. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!